Słuchajcie, dzisiaj opowiemy Wam, co działo się w Domu Kultury w Pretiszowie w marcu. Nasza biblioteka bierze udział w 5. ogólnopolskim konkursie czytania Jerzy. Więcej o tym opowie nam pani Ania. W marcu tego roku obchodziliśmy już 5. ogólnopolskie czytanie Jerzycjady, zapoczątkowane przez wydawnictwo Akapit Press. Ze względu na obostrzenia akcja została przeprowadzona online. I nasza biblioteka postanowiła włączyć się w to wydarzenie. Przez cały tydzień, rozpoczynając od 22 marca, na naszym fanpage'u na Facebooku oraz stronie internetowej pojawiały się filmiki, gdzie pracownicy biblioteki oraz kierownik czytali fragmenty wybranych tomów z całej serii autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Jako że fabuła książek rozpoczyna się w latach 70. i trwa do czasów współczesnych, to dekoracją i strojem chcieliśmy naszych czytelników zabrać w podróż w przeszłość i tym samym zachęcić do zapoznania się z przygodami rodziny Borejków. Zapraszamy do oglądania i do naszych bibliotek po książki. W marcu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Ten wyjątkowy dzień w gminnej bibliotece publicznej obchodzony był na różne sposoby. Organizowany był koncert, bo przecież... na którym wystąpili nauczyciele i uczniowie Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Wykonali oni piosenki zespołu Pod Budą. Po drugi stronie dzień dnia, nie mam marzeń, bo spełnione je już marzenia. Z niewoli, bo nie znamy są cierpienia, dziś i nigdy nic nie zmienia. Po drugi stronie dzień dnia, po drugi stronie. Tego samego dnia odwiedziliśmy galerię na skrzydłach. Zobaczyliśmy wystawę Kobiety i kwiaty. Ich autorką jest Zofia Trzepióra-Noga. We wszystkich pracach zobaczyliśmy, że kwiaty i piękno kobiet jest ze sobą ściśle powiązane. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy. Te obrazy powstawały spontanicznie. Wiadomo, że kobiety są piękne. I starałam się uchwycić w tych obrazach właśnie piękno kobiet. Uwielbiam też przyrodę, kocham kwiaty i myślę, że kobiety są tak jak kwiaty, piękne. Także to połączenie kwiatów i kobiet, to myślę, że najbardziej pasuje tutaj. Zarówno o koncercie, jak i o wystawie możecie dowiedzieć się z naszych dwóch poprzednich filmów umieszczonych na kanale Spontaneous TV. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Dzień Kobiet. O akcji Biblioteka jest kobietą, książka jest kobietą opowie nam pani Ania. Książka jest kobietą, biblioteka jest kobietą. Gmina Biblioteka Publiczna w Przeciszowie z okazji 8 marca postanowiła włączyć się w akcję Sleeve Face. Polega ona na wykonaniu zdjęć, gdzie okładka książki jest wmontowana w nasze ciało. Tworzy to bardzo ciekawy efekt iluzji. Nasze zdjęcia zamieściliśmy na naszym fanpage'u na Facebooku i stronie internetowej. Zapraszamy do oglądania. Do 12 marca można było nadsyłać pracę na konkurs plastyczny Zwiastuny Wiosny. Znamy już zwycięzców, a konkurs podsumuje nam pani Halinka. Kończą się mrozy, topnieje śnieg, czuć podmuch wiosennego ciepła, czyli przyroda budzi się do życia. Piękno tej przyrody odzwierciedliło się w pracach naszych dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeciszów w konkursie plastycznym Zwiastuny Wiosny, organizatorem którego była Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. 16 marca odbyło się podsumowanie danego konkursu. Konkurs został podzielony na 4 kategorie. Kategoria przedszkole, kategoria szkoła podstawowa klas 1-3, klasy 4-6 oraz klas 7-8. Komisja powołana przez organizatora oceniła walory prac z danego konkursu. Nagrody otrzymują. W kategorii przedszkole pierwsze miejsce otrzymuje Nikodem Bernaś, drugie miejsce Tomasz Siwek i trzecie miejsce Sara Piegza. W kategorii szkoła podstawowa klasy 1-3. Tutaj mamy dwa pierwsze miejsca, dwa drugie miejsca oraz dwa trzecie miejsca. Czyli pierwsze miejsce wędruje do Niny Kozłowskiej i Leny Kuwik. Drugie miejsce otrzymuje Wiktor Siwek
oraz Hania Piegza. I trzecie miejsce otrzymuje Krzysztof Bratek oraz Jan Kościelnik. W kategorii szkoła podstawowa klasy 4-6 pierwsze miejsce otrzymała Nadia Bernaś, drugie miejsce Patrycja Siwek i trzecie miejsce Zuzanna Sporysz. W kategorii szkoła podstawowa klas 7-8 pierwsze miejsce otrzymała Katarzyna Hałat i drugie miejsce Zuzanna Kasperek. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dany konkurs. Cieszymy się, że taka liczna liczba była w danym konkursie. Oczywiście gratulujemy wszystkim. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie można będzie zobaczyć pracę i zwycięzców. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim i oczywiście zapraszamy do dalszych udziałów w naszych konkursach. Nasza biblioteka bierze udział w projekcie Sieć na Kulturę w podregionie oświęcimskim. Więcej o tym opowie nam pani Edyta. Nasza biblioteka bierze udział w projekcie Sieć na Kulturę w podregionie oświęcimskim, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, a realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach tego działania 9 osób z naszej gminy w wieku od 10 do 14 lat bierze udział w zajęciach pod nazwą Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Zajęcia prowadzone są w formie online. Spotkania te odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut i potrwają do 15 kwietnia tego roku. Przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi w szkoleniach brał udział również pracownik naszej biblioteki. W trakcie zajęć młodzi ludzie dowiedzą się m.in. jak przechowywać i udostępniać zdjęcia, gdzie można znaleźć darmowe zdjęcia, jak tworzyć materiały do druku, np. plakaty, czy jak korzystać z wybranych programów graficznych. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.